Dobra, mogę włączyć już tego, Wowa. Mogę włączyć te balionki, żeby czat mieć. Najlepiej jeszcze, żeby wyciszyć streama, to już w ogóle będzie super. Muszę sobie wywalić też, w ogóle sprawdzić, czy są jakości, bo zapomniałem o tym. Nie ma. Obejrzyj stream streamowany za jedną minutę, dzięki. no są jakości. Git. Good. Git better. A to myślę, że poczekamy jeszcze chwilę, aż bot zadziała i... Okej. W momencie, jak to powiedziałem, bot zadziałał, także... Chciałem też mieszkować, że bot nie zadziałał nigdy, ale ewidentnie zadziałał, więc... Widzisz, wystarczy, że pomyślę, apel Masiego i tak zadziałają. Proste. Ez. Jak to zobaczyć, Sebastianie? Czat zjechany. A rzeczywiście, czat jest trochę rozjechany. W sensie jest niżej niż powinien być. Okej. Okay. Albo ta czarna ramka jest za wysoko, jedno z dwojga. Czekaj, już naprawiam obydwa problemy. Working on Lost DOS. Dobra. Działamy! Cześć, Sylwia. Cześć, Sebastian, cześć Sylwia. Witamy serdecznie na kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Ace Attorney Phoenix Wright 1. Wiesz, co jest najgorsze? No. Zwyczajnie chciałem powiedzieć Investigations. Nie tym razem. Nie powiem, żeby było mi z tego powodu jakoś specjalnie smutno i przykro w przeciwieństwie do Mai. Maja okay. Ma teraz twarz, jak zobaczył. Może musi get w Investigations. Ostatnio skończyliśmy chyba na tym, że... Na czym skończyliśmy? Że Mia została zamordowana. Tak. Cześć, Marcin. A jednak to bardzo fajna i przyjemna gra, która kompletnie nie powoduje żadnych irytujących i denerwujących uczuć u gracza. Nie to, wiem, o czym mówisz. To jest twarz Marcina, kiedy gra w Isaaca. Nie, to nie jest twarz Marcina, kiedy gra w Isaaca. Marcin nie jest smutny, jak gra w Isaaca. To po tym, jak skończy grać w Isaaca. Po tym, jak skończy grać, też nie jest smutny. On jest wkurwiony. Cześć, Bricky. Cześć, Bricky. Skill issue. Cześć, Damian. Damianie? Nie, no to jest 300% skilla po prostu. Nie jest nic zależne od tego, czy akurat RNG nie stwierdzi, że nie możesz kompletnie niczego uniknąć i umierasz. Nie coś, ma tak w Isaacu. Jest coś, o co chciałem cię zapytać. Tak? O co chodzi z tym strojem? A, to... to noszą wszyscy akolici. Mój strój roboczy, można by tak powiedzieć. Akolici? Masz na myśli ludzi w... którzy praktykują religijnie? Mają jakieś treningi? Co robisz? A, nie, to jest z takiego dziwnego. Kończę znowu. Jestem medium duchowym. W szkole się. Duchowe medium? Jestem pewien, że to się kwalifikuje jako coś dziwnego. Nie. Pójdź na coś, stanę, mogła być ichową. Resident Evil 2 za 67 zeta w przecenie jak najbardziej należy do sekcji poniżej 40. Może jakiś bundle po prostu ci się wybrał, który łącznie kosztuje 67 zeta, a sama gra kosztuje poniżej 40? Albo lepiej, odwrotnie, bundle kosztuje 40 zł, a sama gra 67. Ajajaj. Widziałem już takie cuda i to jest najgorsze.
Czy możesz mi powiedzieć o dniu, w którym wydarzyło się zabójstwo? Oczywiście. Tamta gadanka moja siostra do mnie zadzwoniła. Chciała, żebym przechowała dla niej dowód do nadchodzącej sprawy. Dowód? Tak. Ten zegar w kształcie myśliciela. Ten, który Larry zrobił. Jakim cudem miało to być dowodem w sprawie? Znaczy, coś o tym mówiła. A już wiem! Czy chcesz to usłyszeć jej własnym głosem? No tak, ona teraz opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce w trakcie jednego dnia. Ja to tak rozumiem. No, z tego co kojarzę, to było tak, że ten telefon i zabójstwo się wydarzyło tego samego dnia. Mhm. Jej własnym głosem? Tak. Jestem pewna, że nasza rozmowa jest zapisana na moim telefonie. Sylwio, tak ty bychy, ja też. Jak te bycha, to ja jeszcze dawniej pewnie. Nagrałaś ją. Tak. Kompletnie zapomniałeś, to usuwa. Early Channel. Sequence Break. Ej, Saturnej, Early Channel percent. Także mówisz, że masz nagraną rozmowę ze swoją siostrą na swoim telefonie. Wysłuchajmy jej. Okej. Okay. A. Właśnie sobie przypomniałem, że detektyw zadał mój telefon. Przepraszam. A, jasne. Oczywiście. Myślałem, że to dość oczywiste. Następnym razem, jak zobaczę detektywa Gumshu, to zapytam go o to. Czy tam poproszę o ten telefon. Zawsze panu to w notatce, więc niech pan nie zapomni, okej? Okay? Jasne, dzięki. No i zastanawiam się, czy oni tutaj są bardziej jeszcze pan pani, czy ten... Przynajmniej Maja do Feniksa. Mm. Ile lat ma znowu Feniks w tym momencie? 23? Ale to go nie ma. Wydaje mi się, że 23 albo 24, jedno z dwojga. Mm. W sumie trudno powiedzieć w takim razie, bo... Ja bym nie mówił per pani pan do kogoś, kto ma... Gwarantuję ci, że gdyby to była Japonia, to na pewno by do siebie mówili per pan pani. Okej. Okay. Ale to jest Japanifornia. Więc to wszystko zmienia. Tak. Więc jesteś akolitą. Medium podczas treningu. Zgadza się. Leżna feja, wasze kobiety zawsze były wyczulone na świat duchów. Czekaj chwilę. Mówisz rodzina fej? Więc Mia też się tym interesowała? Oczywiście. Opuściła górę, aby podążać ścieżką kariery i w ogóle. Jej mocy były pierwszorzędne, naprawdę. I takie stópki, tak, fetysz przyzywania duchów. Nie miałem pojęcia. Raczej nie jest coś, z czym ludzie się obnoszą? Czekaj. Tak? Więc jesteś prawdziwym, tak serio, serio medium duchowym. Czym jest TSP? Jakiś mocno nadprzyrodzony, coś ten deseń. Jedyne co mam, jak wpisuję w Google, to jakieś samochodowe. Czyli chcesz powiedzieć, że Maja jest esperem? O, przestań! Jestem esperem? Postrzeganie pozazmysłowe podobno. Z postrzeganiem pozazmysłowym i tym wszystkim? Tak. Ja się szkolę. W takim razie, czy nie możesz się skontaktować z duchem Mi? Możemy jej po prostu zapytać, kto ją zabił. Case closed! Tak, to powinno wszystko wyjaśnić, załatwić. Bez jakichkolwiek
problemów i wątpliwości co do wiarygodności przywoływanego. Aha. Przepraszam. Wciąż się szkole. Nie jestem w stanie zrobić coś tak skomplikowanego. Tak myślałem, że to będzie zbyt łatwe. Nie można skończyć sprawy po pierwszej rozmowie, right? Ha? Coś nie tak? Tak się zastanawiałem, czy mogłabym o coś poprosić? Adres znanego prawnika. Moja siostra mi go dała dawno temu. Powiedziała, że jakbym była w potrzebie, to powinnam się z nim skontaktować. I cóż, ja jestem w potrzebie. Czy mogę prosić o zapytanie go, czy może mnie prezentować? No, dobrze. Czemu? Pewnie, czemu nie? Pójdę zapytać. Naprawdę, dziękuję. Ja do kogo innego się zwrócić. A co z twoimi rodzicami? Nie żyją. Rozumiem. Nie martw się, zostaw to mi. Dziękuję. Odprowadzasz na się jutro o 10:00. Jezu. Co? Jutro? Jutro? Co jeżeli ten gość odmówi? Powiedzieli mi, że jeżeli nikogo nie znajdę, to... Państwo wybierze mi to samo w adwokata. Kiedy to się stanie? Daj mi czas do dziś, do 4:00 po południu. Już prawie koniec godzin do odwiedzin. Lepiej się pospieszę. W porządku. Zaraz wrócę. Zaraz. Okej, czyli wracamy do biura. O, to jest tak. Nawet linia dialogowa. Biuro jest wypełnione policjantami. Wszyscy poszukują wskazówek. Hej, ty tam! To jest miejsce zbrodni, stary. Nie można tu wchodzić. Przepraszam, czy nie znam skądś pana? Nie. Czekaj, ty jesteś ten Buds, prawda? Nie, nie, Phoenix Wright. Jak ktokolwiek mógłby mnie pomylić z Larrym? Kasper. O nie. A, zdaje się, że pomyliłem imiona, pani Wright. Przepraszam, nazwiska. Przepraszam za to. Ten Bac, on był zabójcą, a pan nie jest zabójcą, prawda? Została mu udowodniona niewinność. Jasne. A pan był... Detektyw Sweet Shoes! Detektyw Gancy? Sweet Shoes, czy nie? Obawiam się, że jestem za mało w memy, żeby łapać nawiązanie. To jest utwór chyba tego, Elvisa Presleya. On śpiewał Blue Sweet Shoes. A nie wiem. Nie kojarzę, tak powiem. Tak mi się wydaje. To ja, nie też w moich niebieskich zamszowych butach. Czekaj, to piosenka, stary. No, to... Nie widzę problemu. Nazywa się Dick Gumshoe. Chwila, to... Pan powinien mówić detektyw Gumshoe, stary. Tak, czek, proszę zwrócić się do mnie poprawnie. I proszę nie mówić na mnie Dick. Ej, Dick, chodź tu. Tak jest, już idę. Zaraz będę. Jesteś jej prawnikiem, jest pan jej prawnikiem, prawda, stary? Jeżeli chce pan tu coś załatwić, lepiej zrobić to szybko. O, myślisz, że jestem prawnikiem Mei. Na pewno trochę ułatwi sprawy. Dobra, pogadajmy najpierw z Gumshoe. Co do pani Fej, zrobiliście już autopsję? Heck. Chce pan znać wyniki, co? Proszę tak na mnie nie patrzeć, stary. Nie ma mowy.
Mogę być pańskim szefem, ale to nie znaczy, że dostaje pan specjalne traktowanie. Okej, możesz zobaczyć wyniki, ale to wszystko. Ej! Więc 5 września o 9. Przyczyna... O nie! O nie! Pojedyncze uderzenie tępym przedmiotem. Śmierć była natychmiastowa! Natychmiastowa. Ja szybkie zydło. Okej. Śmierć była natychmiastowa. Okej. Moskitiera mi się otworzyła i zamknąć się nie chciała. Okej. Bo za mocno wieje, ale przynajmniej o tyle dobrze, że chłodno się zrobiło. Ja cały czas korzystam z wiatraka. Ja właśnie staram się tego nie robić, bo wiem, że jak zacznę, to już nie przestanę. Więc sobie to napadę tylko w sytuacjach kryzysowych, kiedy pokoju ma 30 stopni. Okej. Co do Mai? Tak, nie mogę się doczekać rozprawy. Przykro mi, stary, ale to jest jedna rozprawa, której pan nie wygra. Czemu pan tak mówi? Oskarżycielem będzie prokurator Edgeworth. Jestem pewien, że wie pan, co znaczy, skoro pan jest prawnikiem i w ogóle... Nie. Prokurator Edgeworth. Zgadza się, stary. Sam pan Miles Edgeworth. Chwila. Zna pan go, czyż nie? Znam go. Mogę go nie znać. Jest... budzącym strach prokuratorem. Nie czuje bólu, nie czuje żalu. Wstaw zdjęcie Edgeworth'a z dziurą w sercu. Nie zatrzyma się, dopóki nie dostanie swojego wyroku winny. O, proszę tak o nim nie mówić. To brzmi prawie jakby nie był człowiekiem. A jest? Mimo wszystko obawiam się, że to jest praktycznie zamknięta sprawa. Więc Edgeworth się tym zajmuje. Nie przegrał sprawy, póki nie stał. Nie przegrał sprawy, odkąd stał się prokuratorem w niesamowicie młodym wieku 20 lat. Oczywiście. Są plotki jakichś zakulisowych ustawek i sfałszowanych dowodów. Wiem na pewno, że Edgeworth nienawidzi zbrodni i ma na tym punkcie niemalże nienormalną obsesję. Nigdy nie wyobraziłem sobie, że będę się z nim mierzył tak wcześnie. Miles Edgeworth. I want something. Ale ten niesamowicie młody wiek, ta granica zacznie się stopniowo przesuwać jeszcze niżej. Gdzieś widziałem takiego mema, gdzie na ten ławie prokuratorskiej ewentualnie zasiadał noworodek. Jezu. A czy po dwójce jeszcze jakoś to się obniżało? Chyba nie. Nie przypominam sobie przynajmniej tak z głowy. A klawier? Nie. Klawier na pewno nie jest młodszy od francuskiej. W sensie chodzi mi o to, czy był młodszy jak ten. Bo kiedy Franziska z kolei była prokuratorem? No na pewno w drugiej grze ma 17 lat. Aha. On ma 17 czy 19? Zaraz się okaże, że mi się coś jebło. Nikt nie spodziewał się, że się spotkamy jeszcze przez lata. Co masz na myśli? W sensie chodzi ci o to, że... że Phoenix myślał, że po prostu w swojej karierze prawniczej spotka Edgeworth'a dopiero po kilku latach, tak? To dobrze rozumiem? Zastanawiam się, czy widział pan może... telefon Mai Fey? A, to... No mam go. Czy może pan go może oddać?
Pewnie, znaczy... Poczekaj chwilę, stary. Sprytny prawnik. O-o. Chyba jest... zły. Chyba coś się domyślił. Okej. Okay. Szybkie googlowanie powiedziało mi, że Franciszka zdała egzamin niedługo po skończeniu 13 lat. Aha. I niedługo po tej sprawie z Faradayem zaczęła już prowadzić sprawy. Okej. Okay. A wtedy miała 13 lat. Jesus. Więc no czego byś nie robił, to Gavin chyba nie był młodszy. Chyba nie, nie. Jego sprzątanie, Marcinie. Bo tak oficjalnie podobno Gavin zaczął prokurować w wieku 17. Aha. Prokuratorować, nie prokurować. A prokurator, nie prokuratura. Okej, nie mogę być szczery z tym gościem, ale co powinienem powiedzieć? Czy coś nie tak? A, nie, ten... ta zawieszka do telefonu... To? Jest tu napisane Stalowy Samuraj, wojownik Neo Old Tokyo. Stalowy Samuraj. Ten bohater serialów akcji w telewizji? Tak, widzi pan, to ta zawieszka jest przedmiotem kolekcjonerskim. Ona obawiała się, że może go zgubić, jeżeli trafi on na komisariat. To powiedziała? Tak. Oczywiście. Okej, stary. Już i tak spisałem wszystkie numery, na które dzwoniła. Proszę bardzo. Zdaje się, że nie zauważył nagranej rozmowy. Poważny. Poważny detektyw. Okej, czyli możemy wysłuchać rozmowy sprawdzając akta sprawy. Chyba już zadałem wszystkie pytania, których potrzebuję. Już skończyłeś, stary? Skończył pan, stary? Pan tak, stary? Dziękuję. Będę już wychodził. O, proszę poczekać. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem wspomnieć. Nie wydaje mi się, że planuje pan porozmawiać z tym świadkiem. Ale lepiej tego nie robić. Nie można wpływać na świadków tymi adwokackimi sposobami, stary. Buba. Buba? Jak o tym pomyśleć, to zupełnie o niej zapomniałem. Asystunie. Fabuba. Świadek? Tak, pani April... April, May. Pani Kwiecień, May. Przykro mi, ale nie mogę panu o niej nic powiedzieć. Cóż, właśnie powiedziała mi pan jej imię. Pani May, ha? Więc wysłano już ją do domu. Haha! Teraz próbuje pan na mnie wpłynąć tymi prawniczymi sztuczkami. Nie wyjdzie ze swojego pokoju do rozprawy. Więc dalej jest w tym hotelu naprzeciwko. Zdaje się, że nie powinienem spodziewać się, że detektyw będzie przekazywał informacje w ten sposób. Masz pan rację, stary. Czas odwiedzić panią May. Wow. Odwiedzić panią May. Najpierw może pójdziemy do Grossberga i powiemy, co, jak się sprawy mają. Według pani recepcji wielkiego szefa nie ma. I nie mogła powiedzieć, kiedy wróci. Musi być trudno sobie radzić ze wszystkim, kiedy jest się sławnym prawnikiem. A co dopiero prowadzić taką kancelarię. Zdaje się, że będę musiał po prostu wrócić później. Kajden. Albo mogę po prostu zbadać każdy mały skrawek tego biura bez żadnego problemu i nikt nie będzie mi w tym przeszkadzał. Znaczy to swoją drogą, że możemy to zrobić, ale nie musimy tego zrobić i chyba nie... Znaczy no nie musimy, tylko wiesz, sam fakt, że możemy i to jest takie... No tak. Wchodzisz sobie, szefa nie ma, ale jak pan chce, to może pan przegrzebać wszystkie jego szafki, nie ma problemu. Pokój 303, Gatewater Hotel. Dobrze, nie 404. A,
dzień dobry, Przystaniaku. Cześć. Ładnie, Rajd. Naprawdę, naprawdę dobra gadka. To ty jesteś tam adwokatem, czy nie? Ja tam coś mi powiedział. Powiem mi, że aż nie mam mówić nic temu adwokatowi w działcho. Buba! Nie jest to pierwsza buba, która dzisiaj powiedziała. Notatka dla siebie. Podziękować detektywowi Gamszu za to, że utrudnił mi pracę. Kto by pomyślał, osoba, która współpracuje z prokuraturą, będzie utrudniać pracę adwokatom. Nie. Buba, buba. O rany, to jak w prawdziwym filmie. Takie ekscytujące, że aż ciężko się utrzymać. O, niech pan pozwoli, że się trochę odświeżę, żebym mogła wyglądać jak prawdziwa, piękna pani świadek. Właśnie chyba nie mogę w żaden sposób okienek dialogowych... Przykro mi! Tak naprawdę to wcale... Okej, okay, trochę lepiej. Zmieniłeś transparencji? Tak. Priorytet. Priorytet. Myślę, że tak... że tak zostanie. Nice! Ustawiłeś transparencji na 69%? Nie, ustawiłem na high. Goddammit. Uznajmy, że high to jest 69%. No okej. Okay. Szkoda mi prawnika, który będzie musiał ją przesłuchać. Też mi przykro, Rajd. Śrubokę to odkryło w tej szufladzie. Ciekawe co jest w środku. Zerknę. Ej! Co tutaj robi? Proszę tego nie dotykać. O, niegrzeczny, niegrzeczny. Naprawdę nie powinien pan przeszukiwać pokojów innych osób, wie pan? Nie chciałby pan, żeby im było przykro, prawda? Przykro, myślałem, że za chwilę tam wybuchnie. Ciekawe, co może być wewnątrz tej szafki. Szuflady. Czy może mi pani coś powiedzieć? Chciałbym, żeby opisała pani, co pani zauważyła podczas tego wydarzenia. Zaobserwowała wydarzenia. Brzmi pan jak prawdziwy prawnik prosto z filmu. Uwielbiam, kiedy mężczyzna ma wielki zasób słów. A, lepiej nie zachęcać. Jak to nie? You know that thing. Wie pani o tym, co się wydarzyło tamtego dnia? Ta zła rzecz? Co pani widziała, kiedy to się zdarzyło? Może mi pani coś o tym powiedzieć? Bardzo ładnie proszę. A, zobaczmy. A, cóż, jeszcze czego? Jeżeli pan zależy, to zapraszam jutro na salę sądową, panie adwokacie. She's kinda hot. Welcome to the game, Glitcher. As we described earlier, booba. Or should I say, she's kind of thought. All women are queens. Hot begone. O rany. Czy może pani... Kim właściwie pani jest? No, panie adwokacie, zalewa pan do mnie? No, nie, chwila, ja po prostu wykonuję swoją pracę. Jest pan naprawdę uroczy, kiedy pan się rumieni. Proszę mi uwierzyć, że to jest pierwszy raz w moim życiu, kiedy tak bardzo się rumieniłem. Jasne. Czy może mi po prostu pani powiedzieć, co pani robi? Cóż... Nie. Panie, narobiłem panu nadziei, czy nie? O, rany. To by nie było za łatwo. Widzę, że tutaj na stoliku są dwa kieliszki. Czy ktoś zostaje tu z panią? O, co to wspaniałe...
możliwości obserwacji. Musi pan być jednym z tych wspaniałych detektywów, jak w telewizji. A nie, nie ja. Ja jestem tylko prawnikiem. Panie wspaniały detektywie, może poszuka pan jakichś wskazówek, na przykład w śmietniku, czy coś? Pani mojej naprawdę nie lubi ściwskich małych prawników. O rany. O jejciu, o rany. Butelka i dwa kieliszki są na stoliku. Ktoś musi zostawać z nią. Cool. Malowidło martwej sceny. Filacz, to nie powinno być przypadkiem martwa natura? Cokolwiek. Jedno z tych wisi tutaj na ścianie. Kwiaty są sztuczne, tak jak myślałem. Znam się na słonecznikach i tulipanach, ale to jest wszystko, co wiem o kwiatach. Ja też się znam na słonecznikach. Tak fajnie się pestki wpierdziela. Zastanawiam się, co jest w środku. Może później. Okej. Okay. Prawie jakby przeszukiwanie czyjegoś pokoju w jego obecności nie było najmądrzejszym pomysłem, co nie? Zeptaj się Majesa, on się zna. Światło słoneczne późnego lata wbija się do pokoju przez okno. Oczywiście za oknem znajduje się budynek kancelarii Fey i partnerów. Fey i spółka? Fey i spółka. Tak. Można stąd dosyć jasno zobaczyć wnętrze pokoju. Ale wydaje mi się, że trudno byłoby z tej odległości rozpoznać twarz. A tam trudno. Proste łóżko. Zostało zrobione niedawno. Nic tutaj przykuwającego uwagę. Okay, czy to chyba wszystko? Sygnałowałbym pewną osobę, że mam jednego un-una w swojej okolicy. Un-un. Dobra. Wydaje mi się, że tutaj na razie wszystko. Ciekawe, czy Grossberg wrócił. Wydaje mi się, że pana Grossberga nie ma. Cóż, może powinienem po prostu poczekać, że to już wróci. To mogło być najbardziej przesadzone otrząkiwanie, jakie w życiu słyszałem. Aha! Więc pan jest tym, o którym mówią, że mnie szuka. Tak, to ja. Może? Wygląda na nawet większego niż się spodziewałem. To odznaka. A, więc jest pan prawnikiem, czyż nie? Tak, cóż, tak. Czego pan chce? Nie jestem jakoś bardzo zajęty tymi dniami. Proszę, śmiało. A, czyli nie jest pan zajęty, prawda? Gdyby tylko była jakaś osoba, która potrzebowała pomocy i z chęcią zajęłaby panu chwilkę. Nie jest zajęty, więc jakim cudem nikt nie może się z nim skontaktować? Czy coś nie tak? Przyszedł pan zobaczyć jedynego Marvina Grossberga, czyż nie? Cóż, oto jestem, chłopcze. No i czego chcesz? Wyduś to z siebie. Cóż, proszę pana, właściwie to chodzi o Maję Fey. Tak. Maja Fey. Proszę kontynuować. Skąd ta dziwna reakcja? Jestem naprawdę zajęty. Nie mogę po prostu brać spraw, gdzie jest rozprawa następnego dnia. Nie, niemożliwe. Proszę chwilkę poczekać. Skąd pan wiedział, że rozprawa jest jutro? W każdym razie. A bałem się, że jest niemożliwe, żebym ją reprezentował. Przykro mi, koniec dyskusji. O co chodzi? On mi odmówił, zanim w ogóle mogłem go o coś zapytać. Co mam teraz powiedzieć Mai? Jak to co powiedzieć? Pan Grossberg stwierdził, że... Nie, sorry, ale... Pan jest bardzo niezajęty, więc jest zajęty.
Jak może pan po prostu tak odmówić? Proszę mi powiedzieć, czemu pan nie weźmie tej sprawy? Cóż, widzi pan, po prostu jestem zajęty, widzi pan. Ale klientką jest siostra Mi Fei. Mia panu ufała, wiedziała, że jej siostra będzie w dobrych rękach. Tak, tak, oczywiście, wiem to. Jednakże... Przykro mi, ale muszę odmówić, przepraszam, do widzenia. Dziwak. W porządku. Nie mam czasu, aby się z panem kłócić. Pójdę poszukać gdzie indziej. Wydaje mi się, że nie. A? Coś pan powiedział? Powiedziałem, że wydaje mi się, że nie. Co ma pan na myśli? Bardzo, bardzo mi przykro. Ale obawiam się, że żaden czegokolwiek warty prawnik nie weźmie tej dokładnie sprawy. Bardzo mi przykro, chłopcze. Dlaczego? Nie mogę powiedzieć. Bardzo przepraszam, ale czy może pan już wyjść? Nie mam nic więcej do powiedzenia. O co tu chodzi? Nie mam nic więcej do powiedzenia. Skąd pan wie, skąd pan znał mi Fei? Ona tu pracowała. Dawno, dawno temu. Była całkiem dobrą uczennicą. W mgnieniu oka nauczyła się moich sztuczek. Opuściła kancelarię jednego dnia, dosyć nagle. Miała zadanie. Mam wyzwanie. Zadanie? Można to było zobaczyć w jej oczach. Chciała wypełnić to zadanie i nigdy nie patrzyła za siebie. To jest całkiem ładny malunek. Całkiem ładny obraz. Aha, zauważył pan. To moja radość i duma. Jest... robi wrażenie, prawda? Prawda? Nie. Kolor nieba, ta barwa morza i ten słomkowy, słomiany kapelusz. Morze? Tam jest morze? Gdzieś tam pewnie jest. Pewnie tak, jak Grosbeck nie wyspania. Jest wart co najmniej 3 miliony. Ja oczywiście nie mam zamiaru się z nim rozstawać. Oczywiście. Nie sprzedam go, nawet panu. Nie byłem zainteresowany. Nie jest na sprzedaż. Nie kupuję. Jezu. No dobrze, nie to nie. No dobra, wracajmy do Mai. Przekażmy jej dobre wieści. Ej, słuchaj Maja, mam dobre wieści. Pamiętasz pana Grosberga? Macie w dupie. Cześć. O, wrócił pan. Udało się panu znaleźć tego prawnika? Cóż... Co mi powiedzieć? Cóż, widzisz, bądź szczery. Ja... Naprawdę nie wydaje mi się, że powinnaś wykorzystywać tego gościa. On... Nie zdawał się być zdrowy. Tylko same skóra i kości. Oczywiście. A tak naprawdę... Nie chce pan powiedzieć, że odmówił pomocy? Rozumiem. Więc zostałam porzucona. Czemu mi powiedzieć od niego zabójstwa? Przykra pana sytuacja. Ej, Maja, powiedz mi, co się wydarzyło, tak? To by ci jeszcze za dobrze nie było. Jeszcze raz. Another one. And another one. Wybacz, wiem, że musi być ciężko. Nie, nic się nie stało. Jedne co robiłem przez ostatnie parę godzin, to gadanie o tym. A się już do tego przyzwyczaiłem. O. Zobaczmy. Tego ranka moja siostra do mnie dzwoniła. Chciała, żebym przytrzymała dowody w dotyczące nadchodzącej sprawy. To jest... Chodzi o ten zegarek myśliciela, który zrobił Larry. Można go praktycznie uznać za seryjnego mordercę w tej chwili. So who wants to talk about murders? Więc kiedy pojawiła się w biurze? Gdzieś koło 9. Światła były włączone i... Czułam krew. Wtedy znalazłam ją
Mam siostrę. Dzięki, Maja. To wszystko, co potrzebuję na razie usłyszeć. Co z twoją rodziną? Ja tylko moją siostrę. Moje dziecko ma, kiedy byłam mała. I nie wiem, gdzie jest moja mama. Nie wiesz, więc dalej może żyć. Kobiety w mojej rodzinie były w medium od generacji. Od pokoleń? Tak, od pokoleń. Generacja, pokolenie jeden, chuj. Tak było, nie wmyślam. Mówi się, że w naszych żyłach płynie dużo duchowej mocy. W naszych żyłach płynie Rocket Fuel. Około 15 lat temu nasza rodzina była zamieszana w pewien wypadek. Był pewien człowiek i on zrujnował życie mojej matki, naszej matki. Zrujnował? Po tej całej sprawie ona zniknęła. Kilka lat później moja siostra ogłosiła, że zostanie adwokatem i poruszyła górę. Więc żyjesz sama? Tak. Ja jestem przyzwyczajony do tego. Musiałam stać się samodzielna, albo inaczej straciłabym moje moce. Ej, mi szkoda, taka sama w tych górach. Kiedy miała 2 lata, no na to wychodzi mniej więcej, jak mówił 15 lat temu. Więc kim był ten człowiek, który zrujnował waszą matkę? Około 15 lat temu zdarzyła się niezwyczajna sprawa morderstwa. Było nie bardzo głośno, wszyscy o niej mówili. Policja nie miała już żadnych poszlak. Stali się testowani. Czekaj. Nie użyli chyba duchowego medium, czyż nie? Policja przekonała moją matkę, aby spróbowała skontaktować się z ofiarą. Wow. Więc co się stało? Sprawa została rozwiązana. Tak myśleliśmy. Myśleliście? Mężczyzna, którym pomogła moja matka. Mężczyzna, którego moja matka pomogła policji złapać, okazał się niewinny. Kontakt policji z medium był przeprowadzony w ścisłej tajemnicy. Jednakże mężczyzna dowiedział się o tym i przekazał wiadomości prasie. Powiedział wszystkim gazetom, że moja matka jest zwykłą fałszywką i media natychmiast naskoczyły na temat. Ona, moja matka, stała się pośmiewiskiem kraju. Rozumiem. White. Przepraszam, White? Jak się nazywał? Moja siostra mi powiedziała. White? Jeszcze tylko chwilę, zanim przyjdzie adwokat z urzędu. 4 po południu, koniec czasu. Co powinien zrobić? Czy ja po prostu zostawiam ją i idę do domu? Tak. Nie! Obronimy ją, oczywiście! Zdecydowałem się. Będę cię reprezentował w sądzie, czy tego chcesz, czy nie. Badż. Pokaż odznakę. Czemu? Czemu? Cóż. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu. Dobra, To moja intuicja. Ja moim zdaniem opcja z nie mogę cię porzucić jest dużo lepsza. Tak? Tak. Dobrze. Nikt nie jest tak smutny jak osoba bez żadnych przyjaciół. Wiem. Byłem tam.
Phoenix Wright, byłem tam. Długi czas temu. Czemu w ogóle stałem się prawnikiem? Ponieważ ktoś musi opiekować się ludźmi, którzy nie mają nikogo po swojej stronie. Maja! Nie opuszczę cię, możesz na mnie liczyć. Naprawdę miłe z pana strony. Cóż! Podejmijmy tę walkę i wydostańmy cię stąd. Tak, dziękuję. O, w końcu się uśmiechnęła. Wygląda jak zupełnie inna osoba. Jeszcze jedno pytanie. Jesteś niewinna, prawda? Tak! Ja ufam panu. Niech pan też mi zaufa, okej? Okay? Umowa stoi. No i co teraz? Jest coś, co mnie zastanawia. Co było w szafce tej dziwnej kobiety? W szufladzie, kurwa. Znaczy, no w sumie szuflada jest w szafce, no. Nie mogę zaprzeczyć. Kiedy próbowałem zajrzeć do środka, przyjęła taką defensywną postawę. Musi tam coś być. Coś. Dobrze, zobaczmy więc. Dzień dobry, proszę pana. Przepraszam, pan jest? A, no i mocniej przepraszam, proszę pana. Ja jestem... Ten Bellboy nie jest lokaj, prawda? Goniec hotelowy, boy hotelowy... Jak zwał? Jestem bojem hotelowym. Żeby nie było, to rzeczywiście jest określenie, którego się używa. Okay. Nie pytaj. Jestem bojem hotelowym. Jestem zwykłym hopkiem. Hopkiem. Do usług. A, jasne. Właśnie przyszedłem, aby dostarczyć... Kurwa. Room service. Obsługę pokojową. A myślałem, że obsługę wojenną. Obiad, poczęstunek. Poczęstunek, I guess. Czy wiem, gdzie może być pani May? Wydaje mi się, że... Nasz gość, pani May, obecnie używa... korzysta z hotelowych dogodności. Jeżeli nie ma pan żadnych potrzeb, to będę już... to opuszczę to miejsce. Proszę zostać tyle, ile pan chce. Chwileczkę. Nie! Chwila! Czemu mi się zdaje, że kiedy tylko tu przychodzę, to... tylko... narażam się na pośmiewisko. Chwileczkę. Mam lepsze pytanie. No? Dlaczego osoba sobie może losowo wchodzić do czyjegoś pokoju hotelowego? I boj hotelowy mówi, proszę to zostać tak długo, jak pan chce. To jest moja okazja, żeby tu powęszyć. A, prawie zapomniałem. A, szybko pan wrócił. Czy mogę poprosić, aby przekazał pan pani May, że jest dla niej wiadomość? Proszę jej powiedzieć, że zadzwonił pan White z Blue Corp. A, okej, okay, jasne. Pan White? Z Blue Corp? Gdzie słyszałem to nazwisko? No nie wiem, ja widzę, że jest na czerwono. W ogóle. Hehe. Get it, Civic? No. Bo white było napisane na czerwono. O nie! White to było nazwisko gościa, który zrujnował matkę Mii i Mai. Czy to zbieg okoliczności? Nie sądzę. Atak na szufladę! Z tej półotwartej... Z tej półotwartej szuflady wystaje śrubokręt. Teraz mogę zobaczyć, co jest w środku. Co my tu mamy? Podsłuch? Co kobieta taka jak ona może robić z czymś takim?
w aktach sprawy. Z tą panią moją jest coś bardzo podejrzanego. Czemu miałaby coś takiego w swoim pokoju hotelowym? Za tym wszystkim kryje się jakaś historia, wiem to. Okej. Na pewno wykorzystam tego rodzaju dowód w jutrzejszej sprawie. Dla Mai. Dobiorę się do tyłka tej kobiety. Znaczy, chwila. Wiecie, co miałem na myśli? O, obsługa hotelowa. Wciąż tu jesteś? O, czas się zwijać. Nie mogę się doczekać jutrzejszego tanga, pani May. W sądzie. In America. Czy lampy UV ujawniały tylko ślady po krwi, czy samą krew? Czy to nie jest tak, że samą krew i tak by było widać? No. Okej. Okay. Skończyliśmy śledztwo. Czas na rozprawę. Jej! Spada, nie wiem, jak chcemy użyć podsłuchów w ramach śledztwa, ale... Znaczy w ramach rozprawy, ale... Ja się pytałem poprzez igry. A trzeciej igry to ja już nie pamiętam. W trzecią grę grałem ostatnio jakieś 15 lat temu. Sąd otwiera rozprawę Mai Fei. Prokuratura jest gotowa, Wysoki Sądzie. Obrona jest gotowa, Wysoki Sądzie. Miles Edgeworth. Lepiej, żebym nie pokazał żadnych oznak słabości dzisiaj, albo on mnie dorwie natychmiast. Panie Edgeworth, proszę o otwarcie rozprawy. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Oskarżona, pani Mai Fei, była na miejscu zbrodni. Prokuratura ma dowody, że popełniła to morderstwo. Mam również świadka, który widział, że to zrobiła. Prokuratura nie widzi powodu, aby podważać faktów tej sprawy, Wysoki Sądzie. Rozumiem. Dziękuję, pani Edgeworth. Zaczynajmy. Chciałbym wezwać pierwszego świadka, Wysoki Sądzie. Może to kwestia tego, że jestem przyzwyczajony bardziej do tego, jak to w szóstce wyglądało. Mm-hmm. Ale tam to by nie wyglądało tak, że możemy zaczynać tylko... Okej, sprawa zakończona, oskarżony jest winny. Ach, co kraj to obyczaj. Wie to tak. Prokuratura wzywa głównego... oficera... przewodniczącego, prowadzącego postępowanie, detektywa Gamszu. Postępowanie wyjaśniające. Zawsze można powiedzieć funkcjonariusza. Tego mi brakowało. Głównego funkcjonariusza na miejscu. Ostatnio też się na tym łapałem, bo w tłumaczeniu miałem wszędzie oficer jakiś tam i tak. Jak to przetłumaczyć? Funkcjonariusz. Na szczęście funkcjonariusz to słowo, które równie dobrze mogę stosować, jeżeli ktoś jest kobietą, więc... Tym też się w ogóle nie przejmowałem. A niech tylko ktoś mi zaraz podbierze funkcjonariuszka, to pogniewam się. Cześć, samuraju. Cześć, dzień dobry. Proszę świadka o podanie imienia, nazwiska i zawodu. Sir! Nazywam się Dick Gamszu, sir. Zajmuję się zabójstwami tutaj w komisariacie. Detektywie Gamszu. Proszę opisać dla nas szczegóły tego morderstwa. Tak jest. Aby wyjaśnić, użyję tej mapy biura. Jaka wyprawa? Co, jakiś wyjazd wakacyjny letni? Ciało zostało znalezione tu przy oknie. A powód śmierci? Przyczyna śmierci? Utrata krwi poprzez uderzenie tępym przedmiotem. Bronią zabójstwa był posążek myśliciela znaleziony przy ciele. Był na tyle ciężki, żeby być śmiertelną bronią, nawet w rękach dziewczyny. Sąd przyjmuje ten posążek jako dowód. Dalej nazywają ją posążkiem. No, nawet jeżeli to jest Ega, to jest w swoim posążku, więc tak. Nie widzę problemu. Właśnie, jedna rzecz, którą zapomniałem zrobić podczas śledztwa, to odsłuchać tej rozmowy. A tak naprawdę... To nie jest tak, że to jest coś, czego nie widzieliśmy, tak? No tak, ale dla jasności. Bo to było na samym początku, tak naprawdę. Bez sprawy.
Znaczy nie sprawy, tylko sprawy. No to faktycznie brzmi jak całkiem intensywne kilka dni samurajo. Okej. Aha. Clock isn't talking right now. Had to take the clockwork out. Some papers, please. Dobra. Wszystko, co potrzeba, żebyśmy widzieli. Tak. I mamy też wystrój mapę biura, jak to wyglądało podczas zbrodni. Tak. Teraz, detektywie... Tak jest? Natychmiast aresztował pan panią Maję Fake, którą znaleziono na miejscu, prawda? Czy może mi pan powiedzieć dlaczego? Tak jest! Miałem mocne dowody, że ona to zrobiła. Detektywie Gumshoe. Proszę zeznać o tych mocnych dowodach. Potężne dowody w postaci jednej małej karteczki. W ogóle zapomniałem, Shinji, o jednej drobnej rzeczy. Tak? Przecież my się bodajże podzieliliśmy tak, że ty robisz świadków. Znaczy ja miałem prokuratora chyba robić. Tak? Ale ja ci chyba dałem ci chyba coś, żeby zrekompensować to, że nie robisz Edgeworth'a. Znaczy no na pewno mi dawałeś tego, Payna, jako tego. Bo to chyba miało być tak, że ja miałem robić prokuratorów oprócz Edgeworth'a. Aha. I ten, i dziewczyny takiej zawsze. Aha. A biorąc pod uwagę, że potem jeszcze będzie miał innego prokuratora, no to nie jest jakiś wielki problem. No chyba. Dobra, ewentualnie później jeszcze to zdouble-checkuję. Bo dobra. Powinien być jeszcze... Chociaż? Czy jest jeszcze WOD z ostatniego tego? Michał się kłóci, bo... Chwila, ja na wejściu powiedziałem, że robię Edgeworth'a. To był niepodważalny fakt. No, tak. Powinien być. Okej, no to później to jeszcze sprawdzę. Zresztą to nie jest tak, że od drugiej sprawy jest jakoś super mało kobiecych postaci, tak? Mhm. To bardziej to, że w pierwszej sprawie ich prawie w ogóle nie było. Jak tylko zadzwonił telefon, udałem się na miejsce zbrodni. Były już tam dwie osoby. Oskarżona pani Maya Fey i prawnik, pan Phoenix Wright. Natychmiast aresztowałem panią Maya Fey. Dlaczego? Bo mieliśmy zeznania świadka, które ją opisywały. Świadek widziała panią Maję Fej w chwili morderstwa. W chwili morderstwa. Dobrze więc. Panie Wright, może pan zacząć swoje przesłuchanie. Tak, wysoki sądzie. Co mam niby tutaj przesłuchiwać? Nie mogłem dopatrzyć jakiejkolwiek sprzeczności w tych zeznaniach. Łóż. Bums. Ej, a ja coś właśnie mi podrzuciła. Co to jest? Kiedy moja siostra nie mogła znaleźć żadnych sprzeczności w zeznaniach świadka... blefowała i przyciskała świadków co do każdego szczegółu. Świadek zawsze się myli i mówi coś nie tak. Działało to mnóstwo razy. Powinienem się spodziewać, że Maja będzie znała kilka sztuczek swojej siostry. W porządku, spróbujmy więc. Coś nie tak? Nie, wysoki sądzie, chciałbym zacząć. Kaden, mamy subtelną podpowiedź, co trzeba zrobić w tej chwili. Bardzo subtelną. Okay. Będę próbował wcelować już w... prawidłowe. To trzeba? Mówię, będę próbował, bo nie jestem pewien, ale no nie chcę go wypytywać o wszystko, bo mi siądzie głos. A, tam ma gdzieś. Dlaczego? Jaki był powód? Aha. Okej. Okay. Dają. Proszę chwilę poczekać. Tak? Jeżeli dobrze słyszałem... Mówił pan, że aresztowaliście oskarżoną, ponieważ mieliście państwo mocne dowody, że to zrobiła, prawda? Ha? Czy tak powiedziałem? Ja? Słyszałem, że pan tak mówił. Tak pan mówił. Tak mówiłeś. Dokładnie, co było mocnym dowodem w zeznaniach tej podejrzanej kobiety w różowym? Co? Jej fabularny argument.
Pani May nie jest podejrzana i na pewno nie jest różowa, stary. Cóż, zdaje się, że ubiera się na różowo. Wystarczy, detektywie Gumshoe. Czy ma pan jeszcze inne dowody niż jej zeznania, detektywie? Zdaje się, że naciskanie ma swoje plusy. Plusy dodatnie i plusy ujemne. Tak. Bardzo przepraszam, ale pomyliłem po prostu kolejne rzeczy w moim zeznaniu w Wysokim Sądzie. Jest coś, o czym powinienem powiedzieć najpierw w Wysokim Sądzie. Dobrze, detektywie. Wysłuchajmy znowu zeznań. A my kompletnie od zera? To nie. Nowe zeznania? Doskonale. Po zabezpieczeniu podejrzanej, zbadałem miejsce zbrodni własnymi oczyma. Znalazłem wiadomość napisaną na papierze leżącym przy ciele, na skrawku papieru leżącym przy ciele ofiary. Na nim słowo Maja było napisane w krwią. Wyniki z laboratorium ujawniły, że to była krew ofiary. Na palcu ofiary została znaleziona krew. Przed jej śmiercią ofiara napisała imię zabójcy. I co pan na to powie? To są moje mocne dowody. Alde jak stał. Zanim zaczniemy przesłuchanie, mam dla pana pytanie, detektywie. W Wysokim Sądzie? Czemu nie zeznał pan o tym kluczowym dowodzie za pierwszym razem? Bo pan Erzos mi zabronił. Ale mi wstyd, że o tym zapomniałem, Wysoki Sądzie. Proszę być bardziej ostrożnym. Dobrze, obrona może zacząć swoje przesłuchanie. Gumshoe je pedigree i zostawia twarde dowody. Pedigree? Wiem chyba, co trzeba już od razu podważyć. Otóż, według posiadanych przez nas pewnych sprawdzonych informacji, popartymi wynikami laboratoryjnymi, sekcją zwłok i czym tam jeszcze, śmierć ofiary była natychmiastowa. Innymi słowy, nie mogła ona napisać imienia zabójcy przed śmiercią. O nie. Detektywie Gumshoe. Jest jedna rzecz, którą chcę, żeby pan wyjaśnił. Mówi pan, że ofiara, Mia Fey, napisała tę wiadomość. Że oskarżała ona... oskarżono. Że wskazywała na oskarżoną Maję Fey. Naprawdę pan to mówi? Że, przepraszam, to nie jest jedna z tych prawniczych sztuczek, czyż nie? Oczywiście, że to napisała. Kto inny mógł to zrobić? Każdy? Pomylił się pan, detektywie. Pomyliłem się. Ofiara jest jedyną osobą, która zupełnie nie mogła tego zrobić. To jest raport z pańskiego wydziału, detektywie. Natychmiastowa śmierć spowodowana uderzeniem tępego w przedmiotu. Umarła natychmiastowo! Ale... Nie wyaleuje się pan z tego, detektywie. Cisza, cisza. Obrona ma rację. Ktoś, kto umarł natychmiastowo, nie miałby czasu, aby cokolwiek napisać. Panie Wright. Najmocniej przepraszam, ale kiedy otrzymał pan ten raport z sekcji zwłok? Kiedy? Dzień po. Mam ważne pytanie. Tak? Czy masz przygotowany najlepszy utwór z Finala 7? Nie. Gadamy. To było dzień po zabójstwie. A prokuratora co ma przez to na myśli? Ten raport z sekcji zwłok jest przeterminowany, Wysoki Sądzie. Tyry.
Dlatego pytałem. O Boże, przypomniałem sobie, co zarysowałeś. Nowa już leci. Co? Drugą sekcję zwłok wykonano wczoraj, na moją prośbę. Śmierć była niemal natychmiastowa, poprzez spowodowana uderzeniem tępego przedmiotu. Ale jest możliwość, że ofiara żyła przez kilka minut po uderzeniu. Otrzymałem te wyniki dziś rano. Niemożliwe! Wysoki sądzie. Łatwo sobie wyobrazić, że ofiara miała czas napisać Maja. To wszystko. Rozumiem. Niech cię, Edgeworth. Powinienem był wiedzieć, że masz coś przygotowanego. Proszę, panie Wright, wygląda pan na zaszokowanego. Czy chce pan coś powiedzieć? I'm a sham. I'm a sham. Jestem szamką. O, Boże, Boże. Nie no, przypomniałem sobie o tej przeróbce, muszę ją później znaleźć po streamie. To nie jest to, co sobie wiem, co? To jest ciekawości. Tak, to jest to. Tak, to jest dokładnie ta przeróbka, żeby nie było. Detektywie Gumshoe, jest pan oszustem. Jak mógł mi pan dać błędny raport? Wtedy jeszcze nie był błędny. Ja myślałem... Detektywie Gumshoe. Jestem rozczarowany tym, że przekazał pan błędny raport. A? Ja... Przepraszam. Ale jestem jeszcze bardziej rozczarowany, że przekazał mu pan raport, kropka. Zawinił pan, detektywie. To nie będzie wyglądało dobrze przy rozliczeniach w następnym miesiącu. Co, ale... Wysoki sądzie... przedkładam ten raport do akt sprawy. Zrozumiało. Sąd akceptuje dowód. Ajajaj. Cóż, wysoki sądzie. Dowody silnie sugerują, że ofiara próbowała wskazać na sprawcę. Powierzam, że to jest oczywisty wniosek, tak. Cholera, to niedobre. Prokuratura chciałaby wezwać następnego świadka. Ta biedna, niewinna dziewczyna widziała morderstwo na własne oczy. Ach tak, biedna, niewinna dziewczyna. Niech świadek pani April May... wejdzie na salę. Dokładnie co w niej takiego jest niewinnego? Jej zachowanie. Proszę o świadka imię i nazwisko. April May. Do usług. Mydłg. Cisza! Przedstawienie się nie powinno... wywoływać żadnej reakcji z publiczności. Świadek powstrzyma się od ekscesowego mrugania. O, w porządku, wysoki sądzie. Niedobrze. Już porwała serca każdego mężczyzny w tej sali sądowej. Poza Edwardem. Proszę powiedzieć, gdzie pani była w nocą 5 września, kiedy wydarzyło się zabójstwo? W moim pokoju hotelowym? Pojawiła się bezpośrednio po lunchu. I ten hotel położony jest zaraz naprzeciwko kancelarii Faye i partnerzy. Już raz bieg okoliczności. Tak, czyku. Proszę zeznać o tym, co pani widziała. Chyba o 9 wieczorem. Spojrzałem sobie za okno i w ogóle.
wtedy widziałem kobietę z długimi włosami, jak była atakowana. Osoba, która ją atakowała, była ta myśli dziewczynka, która siedzi na, w siedzeniu dla oskarżonej. Wtedy kobieta uniknęła w bok i uciekła. A tamta dziewczyna dobiegła do niej i uderzyła ją! Wtedy kobieta z długimi włosami jakby opadła. Koniec. Tyle widziałam. Każdy mniejszy szczególik. Mydług. Edward V. Wright. Miłość od pierwszego spojrzenia. Każdego oglądającego. Cóż, wysoki sądzie. Rozumiem. Jest to, są to dosyć mocne zeznania. Nie widzę potrzeby, aby kłopotać jeszcze bardziej świadka. Ale ja widzę. Chwileczkę, wysoki sądzie. Tak, panie Wright? A co z moim przesłuchaniem? Myślałem, że zeznania świadka były teraz dosyć mocne, czy nie? Panie Wright, z tego co rozumiem, był pan uczniem pani Mii Fej, czyż nie? A nie ma nic do rzeczy. Musi pan dobrze znać jej metody. Jej sposoby i tchórzowskie sposoby znajdywania malutkich błędów w doskonałych zeznaniach. Hej, jak śmiesz? Dobrze, panie Wright, czy przesłucha pan świadka? Nie. Z chęcią przystąpię do przesłuchania. Tylko chociażby dlatego, że mam przeczucie, że Edward tego nie chce. Musi mieć jakiś słaby punkt. Sheer heart attack has no weakness. A co jest, że Edward tak naprawdę chce, ale nas tylko masturbaci? Dobrze, można w takim razie zacząć przesłuchanie. Okej, o 9:00 spojrzała za okno, to się zgadza. Widziała, jak kobieta z długimi włosami była atakowana. Okej. To nam się nie zgadza, ale nie mamy za bardzo jak tego udowodnić. Uniknęła i uciekła. Dokąd miała uciec w sumie? Tak się zastanawiam. No, powiedziała, że doszło to the side, tak? Czyli w któryś bok. No tak, ale uciekła później, podobno. Gdzieś. No... Jeżeli w bok, to podejrzewam, że do któregoś z rogów pokoju. No bo zakładam, że jeżeli ktoś widzi z takiej perspektywy, jak ATV mówi, do boku, to nie ma na myśli, że w głąb, tak? Tylko, że rzeczywiście z perspektywy patrzenia wprost z okna to jest w bok, tak? Czyli no, do któregoś z rogu. Spróbuję ją o to przepytać do... Ona uniknęła? Co uniknęła? Czego uniknęła? Już ataku? Proszę kontynuować zeznania. A co ma Phoenix o tym do powiedzenia? To jest to? Nic więcej nie widnieje jako oczywista sprzeczność. Ale musi być coś tam. Musi tam coś być. Może po prostu przycisnę ją trochę co do okoliczności. No dobrze. Istnieją co do wszystkich okoliczności. Czemu to pani zrobiła? A? Czemu? Ale co czemu? Czemu wyjrzała pani za okno? Czy spodziewała się pani coś zobaczyć? A, cóż... Co, to tyle? Nie może wymknąć się z tego pytania tak łatwo. Po prostu, tak jakby... Miałem przeczucie? Cóż, mam przeczucie, że próbuję uniknąć tego pytania. Może powinienem trochę mocniej przycisnąć. Zobaczmy, jak daleko mogę z tym zajść. Z pewnością musiała pani mieć jakiś powód, aby wyjrzeć za okno o tej porze. Ja? Panie Wright! Nie będzie pan tak napastował mojego świadka. Napastował?
upiera się pan przy zadawaniu tych trywialnych pytań. Naprawdę nie wydaje mi się, że powinno być to dozwolone. Tak, tak, powstrzymaj go! Biedna dziewczyna! Cisza! Biedne fabuły! Pani Wright, otrzymał pan ostrzeżenie. Biedna dziewczyna, a co z biednym mną? Wyszła pani przez okno. Co zobaczyła pani dalej? Wyobraź sobie, że dostajesz kary za pesowanie, a nie czekaj. Czy my tego nie przerabialiśmy w Investigations? Z Albo? My tego nie przerabialiśmy w każdej grze. Kobieta w długich włosach, to była Mia Fey. Zgrabna trochę, cóż, jakby to niektórzy powiedzieli, ładna, jeżeli... Jakie macie gusta? Takie gusta? Osoba atakująca. Powiem tak, cieszę się bardzo, że w momencie, kiedy gra chce, żebyśmy naciskali większość, jak nie wszystkie zeznania, to przynajmniej reakcje są dosyć krótkie i zwięzłe. Znaczy, nie chcę, żebyśmy naciskali wszystkich. Chyba. Skąd pani wie, że była ona oskarżona, że to była oskarżona? A? Jakby to... Ja mam kobiecą posturę, kobiety się na tym znają w ogóle. Ja po prostu wiem, okej? Na miejscu zbrodni była tylko jedna osoba z krótką dziewczęcą posturą. Krótką posturą? Figurą. Znaczy bardziej się zastanawiam krótką. Niewysoką. To już bardziej mi się podoba. Te zeznania są kuloodporne, wysoki sądzie. On ma rację. O nie. Proszę chwilę zaczekać, te zeznania śmierdzą. Co? Pani May, jestem gotów się założyć, że ona kłamie, czy ona nic nie widziała? Czyli jedno, jakby jedno i drugie nie jest równoznaczne. Bo skoro kłamała, to znaczy, że nic nie widziała. Znaczy... No nie. Bo... Może kłamać, ale coś widzieć. Jeżeli nic nie widziała, to kłamała, ale jeżeli kłamała, to nie gwarantuje, że nic nie widziała. Bo kłamstwo implikuje, że mogła coś widzieć, ale nie widziała tego, co mówi. To, że nic nie widziała, no implikuje, że kłamie, no bo... Siłą rzeczy. Jeżeli mówi, że coś widziała, a nic nie widziała, to kłamie, tak? Spróbujmy z tą pierwszą opcją. Nie wydaje mi się, ale... Okej. Okay. Czy naprawdę widziała pani oskarżoną? Panie Wright, co to oznacza? Ach, co to ma oznaczyć? Nie chcę się nie powiedzieć, bo ja nie mam pojęcia o tym. Okej. Okay. Jeżeli naprawdę zobaczyła pani moją klientkę Maję Fey, zwróciła pani by najpierw uwagę na jej ubrania przed zauważeniem jej postury. Nikt nie nosi na co dzień takich ubrań, oprócz jej. I nie jestem żadnym specem w dziedzinie mody, ale jej fryzura wygląda z dala od normalnej dla mnie. Jednakże zeznania świadka nie wspominają niczego z tych rzeczy. Te zeznania są zmyślone. Nie wiemy jednak, że była tak ubrana w noc zabójstwa. Była, wysoki sądzie. Widziałem ją. Widział ją też detektyw Gamszu. Co pani powie na to, pani May? Co pan próbuje powiedzieć, niemiły prawniku? Ja widziałam, co widziałam. Ja... Po prostu nie myślałem, że takie nieistotne szczegóły są ważne i w ogóle, mój drogi. Pani May.
Stąd chciałbym przypomnieć, aby nie pomijała pani czegokolwiek w pani zeznaniach. Bardzo mi przykro, wysoki sądzie. Będę dobry, dziewczynko, obiecuję. Proszę ponownie o pani zeznania. Cholera, prawie ją miałem. W sumie to też jest inna sprawa, że Maja też ma długie włosy, więc to argument, że widziałem dziewczynę z długimi włosami, jest taki trochę... Ja to nie powiedziałam, naprawdę! Ofiara, kobieta, uniknęła pierwszego ataku i odbiegła w prawo. A dziewczyna w tych dziwnych ciuchach pobiegła za nią. I uderzyła ją tu bronią, widziałam to, naprawdę! Ten zegar, ta statua, zegar, myśliciel, coś? I co? Teraz te moje zeznania są w porządku? Rozumiem. Chciałbym tylko, żeby pani była tak szczegółowa od początku. Proszę zacząć przesłuchanie. Mam kilka problemów z tymi zeznaniami. Znaczy, przede wszystkim mam wrażenie, że kierunek się nie zgadza. Wiesz co, kierunek się nie zgadza. To jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy. Mhm. Bo tutaj jakby nie ma miejsca, żeby Maja w ogóle stała gdzieś po lewej. Znaczy... Jest tak naprawdę, czemu nie? No... Czemu nie? Pokaż to jeszcze raz. Znaczy, powiem tak. Tak, żeby Aethel ją widziała, to może stać mniej więcej tam, gdzie się zaczyna ten światło przy tej roślince leżącej na ziemi. A nie może tam wstać, zresztą wiesz, to nie jest tak, że odłamki szkła sprawiają, że nie można na tym stać. Nie jest to gra wideo, gdzie wszystko ma kolizję taką, że nie można na to wejść. Znaczy, bardziej chodzi o to, że wyobrażam sobie atak w ten sposób, że Maja wchodzi sobie z prawej i atakuje Miję, która... Też nie do końca, nie bo... Nie byłoby logiczne, żeby uciekała w kierunku osoby, która ją atakuje. Znaczy... ale czemu zakładasz, że Maja atakowała z prawej? No bo tu jest wejście. No tak, ale to są znajome sobie osoby. No raczej nie zakładasz, że Maja przyszła jedna z była agresywna i się rzuciła na Miję, tak? Plus... No, wydaje mi się, że jeżeli atakowała zegarem, to przecież zegar był u Mii, tak? No dobra, na razie to zostawię w takim razie, bo jest inna rzecz, która... Znaczy, no mi się przede wszystkim nie podoba kierunek, dlatego że ten, że... No bo teoretycznie ma sens, że ucieka w prawo do wejścia, tak? Ale nie podoba mi się to, że my chyba widzieliśmy, że ciało leżało po lewej stronie okna. Tak mi się wydaje. Musiałbym jeszcze raz zobaczyć zdjęcie, to już po. Ale wydaje mi się, że ciało mi było po lewej, a nie po prawej. Zegar? Czy to ostatnio nie wyszło w innych zeznaniach? Spokojnie, nie pan takich właśnie miny, panie adwokacie. Nie da się wygrać każdej sprawy. Nie, ale mam przecież, że coś znalazłem. Okej. Okay. Wydaje mi się, że można w takim razie przedstawić tą... rozmowę telefoniczną na dowód tego, że April nie mogła, nie miała prawa wiedzieć, że to jest zegarek, bo on miał wyjęte mechanizmy. Znaczy... Czy to nie jest tak, że poprzednia sprawa mogła być jakaś głośna i w ogóle? Na tyle, że... Nacisnąłbym ją na to, o tak bym powiedział. No właśnie to nie... zrobiłem przed chwilą. Na ten? Tak. Na to zdanie, a nie na poprzednie? Nie. A jakie było poprzednie? A, okej. Okay. Dobra, tak, no ja spróbuję, no bo wydaje mi się, że ma to sens. Znaczy, właśnie się zastanawiałem, czy... Nie ma to sensu. Czy tym? Czy rozmową, czy... Bo co jest... Co mamy o tej? O statui. Wygląda jak statua, ale jest zegarem. Nie, moje, mi się nie podoba kierunek, tak? Czy chodzi o prawą stronę, tak jak patrzyła pani ze strony hotelu? W której ręce trzymam nóż? W którą
której ręce trzymasz pałeczki. Znaczy, jestem na 99% pewien, że tak to brzmiało po japońsku. Tak, moja prawa ręka, prawa. Prawda? Zadowolony, panie Wright? Proszę kontynuować. Bo o co się rozbiło to wszystko, że my wyciągaliśmy nowe zeznanie jeszcze raz? Powiedzieliśmy, że ona nie mogła, że ona najpierw wspomniała jej posturę zamiast wspomnieć jej ubrania i fryzurę. Aha. Znaczy, no to bardzo implikuje, że ona nie powinna widzieć tego, co widziała, tak? I plan, mam wrażenie, że mocno też to sugeruje, tak? Możesz jeszcze raz plan odpalić? A, że jakby, jakby uciekła w prawo... No to nie masz to wizji nie ma... z jej pokoju. Mhm. O to chodzi. Okej, okay, to spróbuję to zaprezentować tylko, w takim razie. Tylko nie wiem, na którym zeznaniu. Czy na tym, czy na następnym. Spróbuję albo na czy tym. Jeszcze na następnym. Też nie. Are you serious? I mean, można zawsze ponaciskać wszystko, jak leci. Ach. Wiem, że moje ulubione, ale... No bo tego raczej nie ma sensu naciskać, ale następne... Dobrze, zapiszę. Ale te następne zeznanie już jak najbardziej. Że może coś tam jej się wymknie przy precyzowaniu. Jakie to dla pani wygodne, że pamięta pani jej dziwne ubrania? Właśnie... Znaczy, to ona właśnie nosiła. A, i miała włosy spięte w... Tak, w bułkę. W bułkę, tak. No nie powiem, że to jest kucyk. To ma jakąś ładną nazwę? Co się stało potem? Kok. Rok Sonowa Kok. To jest kok, naprawdę? Jeżeli one są tak spięte w taką kulkę prawie, że? Skąd pochodzi ta broń? Wzięła ją z biurka. Rozumiem, co to była za broń? I to jest wszystko. Ha. Co my tu mamy? Na autopsję. A może trzeba tutaj pokazać tego myśliciela? No nie, zaraz zobaczymy. Tak, tu chodziło o myśliciela. Czyli... Ewidentnie. Naczelny problem Ace Attorney. Tok rozumowania był dobry, ale dowód był niedobry. Tak. Aczkolwiek uważam, że też by to wykazał, no ale... Ale na ile tutaj... Pytanie, na ile tutaj wchodzi też taka, powiedzmy, nasza znajomość sprawy, tak? To, co pani teraz powiedziała, było dosyć... odkrywające, odkrywcze. O, odkrywcze, o, chciałby pan, czyż nie? Niegrzeczny pan prawnik. Powiedziała pani, że ten posążek myśliciela jest zegarkiem. Ale nie ma sposobu, żeby się o tym dowiedzieć po prostu patrząc na niego. Inna osoba w dosyć podobnej pozycji jak pani też nazwała to zegarkiem. I... została uznana winną zabójstwa. Wow, Phoenix, cóż za dowód. Cóż za tok myślenia. Spokój, cisza. Pani May, czy może pani wyjaśnić, skąd pani wiedziała, że był to zegarek? Świadek widziała morderstwo na własne oczy i to jest jedyne, co jest ważne tutaj. Obrona próbuje przemilczeć tę sprawę trywialnymi uwagami. Tak, tak, oczywiście. Proszę wycofać to pytanie, panie Wright. Ale pytanie to wszystko, co mam, wysoki sądzie. Jak może sobie wysoki sąd przypomnieć, złapałem już mordercę tymi pytaniami wcześniej. Cóż,
tylko raz. Właśnie kwestionowałem, że on użył liczby mnogiej. Sprzeciw podtrzymany. Może pan kontynuować zadawanie pytań świadkowi. O, było blisko. Gdyby mnie tam powstrzymał, to sprawa by się skończyła. No. I co teraz? Teraz odpowiada pani na moje pytania. Skąd pani wiedziała, że to był zegarek? No, ponieważ słyszałam? Tak, słyszałam, jak mówi godzinę. Więc była pani w kancelarii Fey i spółka, i partnerzy. Fuck. Nie, tego nie powiedziałam. Czemu miałabym tam być? Słyszałam to z mojego pokoju hotelowego. Kancelaria Fey i partnerzy, gdzie miało miejsce zabójstwo, jest położona bardzo blisko hotelu. Bardzo łatwo mogła ona słyszeć zegarek. Dobrze, panie Wright, czy jest pan usatysfakcjonowany? Nie. Nie, wysoki sądzie. Nie mogę się teraz poddać. Nie jestem usatysfakcjonowany, ponieważ... Nie mogę dzwonić. Mam nadzieję, że ktoś nie podniósł tego zegarka. Bo nie mógł zadzwonić. Wysoki sądzie, szanowni zebrani... Nie jest możliwe, że przedmiotowy zegarek wybrzmiał. Jest pusty. Znaczy no, nie do końca pusty, ale... W tym zegarku brakuje mechanizmów. Skąd pan to niby... Proszę spojrzeć. Teraz. O! Widzi pan coś ciekawego, wysoki sądzie? Jest tak, jak mówi obrona. W tym zegarku brakuje mechanizmów. Jest dosyć pusty. Mamy z tego powodu nieco inne problemy, ale to już inna sprawa. Panie Wright! Czy chciałby pan wyjaśnić, co to oznacza? Cóż, oznacza to to, co widać. Zegarek był pusty, nie mógł wybrzmieć. To też ten świadek jest wielkim kłamcą. Wielkim, grubym kłamcą. Grubym! Dobrze, pani May. Cóż za przedstawienie pan dał, pani Wright. Wiedział, że zegarek był pusty. Jakoś on to wiedział. Obawiam się jednak, że zapomniał pan o jednej rzeczy. Faktycznie, zegarek jest pusty. Tak jak pan mówi, nie może on wybrzmieć. Jednakże... Pytanie brzmi, kiedy mechanizmy zostały usunięte? Jeżeli stało się to po tym, jak świadek usłyszała zegarek, to nie ma tu sprzeczności. To prawda. Jest możliwość. Zegarek mógł zostać upróżniony po tym, jak go usłyszała. I to właśnie się stało, wysoki sądzie. Dobrze, panie Wright? Czy może pan udowodnić, kiedy usunięto mechanizmy? Tak. Ho, ho! Niemożliwe, oczywiście. Mam dowód. To. Co? Czy to nie pan powiedział mi, że dowody to wszystko? Cóż, słuchałem. I pokażę te dowody, które tak pan lubi. Dowodem, który udowadnia, kiedy zostały usunięte mechanizmy, jest... Okej. Okay. Przyznaję, że znajomość tego, co się stanie w tych grach, bardziej przeszkadza czasami, niż pomaga. Tak, zdecydowanie tak. Proszę spojrzeć na to. To bardzo uroczy telefon. O, ma pan w dziewczęcy telefonik. Chwileczkę, to nie jest mój telefon. Proszę posłuchać. To jest telefon oskarżonej i zawiera on nagranie. Nagranie rozmowy, którą odbyła z ofiarą w dniu zabójstwa. Preparowane przez obronę. Nie zgadzam się na przyznanie tego jako dowód. Cisza, spokój! Telefon komórkowy oskarżonej?
na to nie zwrócono mojej uwagi. Być może detektyw Gumshoe to przegapił. Alari cutting noises. Niech dobry detektyw pamięta, że wkrótce się ze mną rozlicza. Muszę powiedzieć, że zaczyna mi go być trochę szkoda. Wysłuchajmy rozmowy. Powtórzę. Hej, czek. Więc mam przetrzymać tego myśliciela, tak? Jeśli możesz. A, Tegel nie działa. O, nie działa. To okropne. Musiałem wyjąć mechanizmy. 5 września, 9.27 rano. Bebop. Wysoki sądzie. Wydaje mi się, że jasnym jest, że mechanizmy zostały usunięte już najpóźniej w momencie tego nagrania. Czyli daleko przed tym, jak świadek w ogóle pojawiła się w tym hotelu. Ma laser! Ma fiery ma... Cóż, pani May, czy chciałaby pani wyjaśnić to przed sądem? Skąd pani wiedziała, że ta broń była zegarkiem? Cóż... czy to nie nieoczywiste? Widziałem ten zegarek? O nie... W jakim to było sklepie? Jestem w tak wielu sklepach... Zapomniałam. Świadek widziała ten zegarek wcześniej, to miałoby sens. Czy tak. Obrona ma jakieś sprzeciwy? Tak. Świadek uważa, że widziała go wcześniej. Ale to jest, stoi w bezpośredniej sprzeczności z dowodem, który został już zgłoszony do tego sądu. Dobrze, zobaczmy to. Czy to znowu będzie zegarek? To jest znowu zegarek. Bo myślę, że tak. Chyba, że o czymś nie wiem i Larry zaczął je robić hultowo i wystaje w sklepach. Dup z pokrzybany. Petycja, żeby od dzisiaj tłumaczyć bac na dupz. To proste. Ten zegarek nigdy nie był w jakimkolwiek sklepie. Co? Mój przyjaciel zrobił ten zegarek. Na świecie istnieją tylko dwa takie. Jeden i ta sztuka, której nie ma tutaj, jest w posiadaniu policji. Niemożliwe! Wszystko jest sprzedawane w sklepach. Pani May, wydaje mi się, że czas, aby przeszła się pani na zakupy lepszych wymówek. O, nie ma dzisiaj zniżek na wymówki. To mi swoją drogą przypomina... Jiggle Felix. Jedną inną animację z późniejszej gry. A co ci do tego jeżogłosu? Ten kupi zegarek nie ma nic do rzeczy, okej? Okay? Zrobiła to! I powinna za to umrzeć! Umrzeć! Wow! Lepiej uważajmy na to, co mówimy. To jest... sąd prawa, a świadek... zachowa spokój! Ależ ja głupia. Czy ja trochę postradałam zmysły? Chyba tak. Straszne. Pani May, pozwolę im pani zapytać. Proszę mi powiedzieć, skąd pani wiedziała, że broń była zegarkiem? Czemu to wyglądało jak coś JoJo? O rany. Czy obrona chce coś powiedzieć o tym zachowaniu? Okej, okay, to jest to. Tak, wysoki sądzie. Proszę mi pozwolić wyjaśnić, jak widzę prawdę tej sprawy. Pani April May, wiedziała pani, że broń jest zegarkiem, ponieważ... Słyszała pani o tym. A, no. Znaczy, jedna rzecz mnie zastanawia tak na chwilę obecną. Tak? Czy
Czy w prawdziwym sądzie Phoenix nie miałby żadnych problemów z przedstawieniem tego jako dowód? Oczywiście, że miałby, bo dowody trzeba zgłaszać. Znaczy, raz, że musiałby się chyba gęsto tłumaczyć. Jest chyba takie ograniczenie dowodowe, że nie można... Zresztą, jestem nie, że pamiętasz, że to później w którejś grze jest wykorzystywane. Że ten, że nie da się zgłaszać dowodów, które są nielegalnie pozyskane. Nie wiem nawet, czy nie w tej jeszcze. Właśnie chciałem powiedzieć, że to w tej grze chyba. W ostatniej stawie? Tak. Jezu, było coś... W ostatniej sprawie to jest bardzo szeroko poruszane, Portu, ale... Może ja nie będę wchodził w szczegóły, bo jeszcze będziemy na tym deliberować, jak tam dotrzemy. No tak. No. Świadek nigdy nie trzyma zegarka w swoich rękach. Jednakże słyszała, że był to zegarek. Słyszała? Zgadza się, wysoki sądzie. Nie ma innego sposobu, żeby mogła wiedzieć, że myśliciel był zegarkiem. Właśnie to się zastanawiam. I mogę pokazać dowód, tak? Czy istnieje świat, w którym May po prostu mówi, że była na poprzedniej rozprawie na tej, na widowni? Można wtedy sprawdzić protokoły. Czy była publiczność, kto był. Wiem, że na... No to nie wiem, słyszałam od znajomej. Ale była dziwna sprawa. Słuchaj, statua zmieniła się w zegarek. Najśmieszniejsza rzecz, jaką w życiu słyszałam. Znaczy inaczej, po prostu to jest takie, no, jakby się oprzeć, to pewnie miałaby lepszą wymówkę, tylko nie, jednocześnie nie jest to raczej osoba, która ma na tyle wysokie IQ, żeby zrozumieć, żeby mieć takie wymówki. Wow! To jest ciekawe. Zobaczmy więc. Proszę pokazać dowody, które udowadniają, że świadek słyszała, że broń była zegarkiem. Czy to czas? To chyba czas. Tak. No, raczej nie masz nic innego. Proszę spojrzeć na to. To... Znalazłem to w pokoju pani May. Phoenix Wright oskarżony o kradzież. Panie Wright, proszę wyjaśnić przed sądem, co to jest. Właściwie to, czy on ma to fizycznie, czy on tylko ma akta dotyczące tego? Pani April May? Podsłuchiwała pani telefon pani Mii Fej, czyż nie? Wysoki sądzie, to jest bez znaczenia. Nie jestem pewien, czy tak, sprzeciw oddalony. Bardzo kłopocze mnie to, że nasza świadek była w posiadaniu podsłuchu. To jest niespotykane. Czy... Obrona naprawdę twierdzi, że świadek podsłuchiwała telefon ofiary? Oczywiście. Nawet jeżeli tak jest, a tak nie jest, to musi pan dalej udowodnić jedną rzecz. Czy ofiara kiedykolwiek powiedziała przez telefon, że broń była zegarkiem? Czy może pan to udowodnić? Myślę, że nie. Ach tak? Myślę, że tak. To proste. Co? Oto mój dowód. Dowód, że ofiara powiedziała przez telefon, że broń była zegarkiem, to... Rozmowa telefoniczna? W ogóle shoutouty dla CDDZ, o którym mi bardzo utkwił tę scenę w pamięci swoim voice actingiem. Bo czekaj, tam było to powiedziane wprost, prawda? Tak. Można to nawet sprawdzić tutaj. No właśnie... It's a clock! It's a cock! A dla prokuratury to ewidentnie... It's a trap! Przedstawiam telefon oskarżonej. Tak, już go widzieliśmy. Proszę jeszcze raz posłuchać rozmowy pomiędzy oskarżoną i ofiarą. Mija, panu nie dzwoniłaś! Nie chcę, żebyś przetrzymała! Znowu, co tym razem? To zegarek! To statua myśliciela, mówicie godziny! Pani April May, użyła pani podsłuchu, aby posłuchać tej rozmowy. I stąd widziała pani, że... To...
Muszę skończyć z Iwanem. W tym wypadku to chyba muszę skończyć się z April. Tak pani wiedziała, że myślicie był zegarkiem. Mylę się? Ja. Wysoki sądzie, to niedorzeczne. Wysoki sądzie, proszę spojrzeć na twarz ofiary. Czy ona zdaje się być rozbawiona? Świadka, nie ofiary, świadka. Obrona no, żąda ofiary... odpowiedzi. Ofiary raczej nie zobaczysz uśmiechniętej twarzy w tej chwili. Proszę odpowiedzieć na pytanie. Czy podsłuchiwała pani telefon ofiary? Nie. Pani May. Zamknijcie się wszyscy. Kto dam wam pozwolenie, żeby tak do mnie mówić? Ty prawniku! No nie w porządku. Wszyscy się tak na mnie rzucacie. Więc ja jestem tu złą dziewczynką, tak? Tak? To jest to. Sąd widział teraz prawdziwą panią April May. Teraz zadać... O nie. Ty prawniczku. No Boże. A teraz zadać ostatni cios. Dlaczego? Po co? A mniej nie, że jej podsłuchiwała, to raczej bezpośrednio implikuje, że nie była na miejscu, tak? Bo w przeciwnym wypadku byśmy argumentowali, że ten, że nie podsłuchiwała, tylko słyszała to z biura. No tak. Czemu podsłuchiwała pani jej telefon? Proszę odpowiedzieć na pytanie. Muszę? Czy to nie jest prawo morderstwa, czy podsłuchy nie są niezwiązane? Ach, mówi dokładnie to, co chce, żeby Edgeworth, to, co Edgeworth chce, żeby mówiła. Pani May, podsłuchiwała pani telefon ofiary. Trudno mi uznać, że jest to niezwiązane. Cześć, Placek. Cześć. Mimo, że sąd nie pochwala tonu głosu obrony, obrońca ma rację. Pani May, czy ma pani wyjaśnienie dla sądu? Czy może pani udowodnić, że nie miała pani nic wspólnego z tym morderstwem, mimo że podsłuchiwała pani telefon ofiary? Ha! Chciałbym zobaczyć, jak się z tego wymiguje. Ja później? Tak. Pani prawniku, widziałem ten okropny, zawieszył uśmiech. Pewnie pan sobie myślał, chciałbym zobaczyć, jak ona się z tego wymiguje, czyż nie? Cholera, dobra jest. To you! Cóż, nie jest pan pierwszym mężczyzną, który tak pomyślał? I cóż, oczywiście, że jestem w stanie i to zrobię. Nie może być pani poważna. Niemożliwe. Oczywiście, że możliwe. Możliwe i zapewniam pana, że jestem absolutnie poważna, panie prawniku. Okej, morderstwo wydarzyło się o 9 wieczorem, tak? Byłam sobie właśnie wtedy w pokoju i przyszła do mnie obsługa hotelowa i ten wspaniały goniec hotelowy. Obsługa hotelowa? Żona kawa i takie tam. Żona kawa? Wie pan, normalna kawa, tylko że chłodna. To Boże, taka teraz wyobraź sobie taką teraz smażoną kawkę w tej pana upały. Nie, pijam kawę. Wiesz co ja na to? No. Ale kurwa, idę do żabki po lody po tej sprawie. Znaczy nie po sprawie, po streamie. O Jezu. Ta po sprawie, kurwa, za jakiś miesiąc idę do żabki po lody. Idę po lody, zjem je za miesiąc, jak już się rozpłyną. A nie czekaj, ja rozpłynę się pierwszy. Jeżeli się tego szybko nie wypije, to lód się rozpuści i zostaje z tego zwyczajna zimna kawa. Mrożona kawa? Ja się pan, że zmyśla? Niech pan zapyta gońca hotelowego. Ergo, świadek nie była na miejscu zbrodni podczas zabójstwa. A czy my próbowaliśmy to udowodnić? Takie, bo przegapiłem przejście! No właśnie, też nie wydaje mi się, chodziło po prostu o to,
Bardziej próbowaliśmy udowodnić, że ona nie mogła zobaczyć tego. Raczej to jest kwestia uniewiarygodnienia świadka. Znaczy, zastanawiam się po prostu, jak to, co powiedziała właśnie w April i logika Edgeworth'a sprawia, że to, co mówiliśmy, co, jakkolwiek się zmienia. To znaczy, chodzi o po prostu... No okej, okay. April nie było w... Wiesz, chodzi o to, że ona nie miała w takim razie żadnego związku z zabójstwem, skoro ona w tym czasie siedziała w hotelu. Znaczy no... Ale przecież wiedzieliśmy, że siedzi w hotelu, skoro widziała zabójstwo przez okno. No i my próbowaliśmy wykazać, że ona nie widziała tego zabójstwa. O to chodzi. Znaczy, rozumiem, co mówisz, ale nie składa mi się to do kupy, tak ci powiem. Mhm. Bo obecnie to, na czym teraz dywagowaliśmy, to było podsłuchiwała, więc ma związek z morderstwem. Ale ja byłam w swoim pokoju, więc nie mam związku z morderstwem. To się nie łączy w jedną logiczną całość. A mi tak na dobrą sprawę to mogła ten, to mogła... Inaczej. Mogła od początku powiedzieć, że tak podsłuchiwałam i co z tego? W sensie, że okej, podsłuchiwałam, wiem, że to jest zegarek, ale widziałam, że uderza tym zegarkiem. No i jakby, jakie to ma przełożenie na to, co się stało jakby o tej 9 wieczorem? Że jeżeli podsłuchiwała, to mogła mieć jakąś motywację, żeby być przeciwko zamordowanej osobie i chcieć wyrobić kogoś, kto był akurat na miejscu. Przez co zeznania mogły być mniej warte. Tak ja bym na to patrzył. Mhm. Więc jeżeli już chcemy iść w tą stronę, co powiedziałeś, tak? Z czym to nas zostawia? Z dużym niesmakiem informuję, że świadek podsłuchiwała, zdaje się, że świadek podsłuchiwała telefon ofiary. Jednakże jest to oddzielna zbrodnia, która nie ma żadnego przełożenia na obecną sprawę. Te zeznania są wiarygodne. Widziała ona, jak oskarżona Maya Fey popełnia zbrodnię. Nie! Dadzą jej po prostu odejść. Nie mówię, że mogę to wygrać, chyba że nie powiążę z panią May z morderstwem w jakiś sposób. Cóż, czy obrana ma coś do powiedzenia? Cóż, no... Dawaj, wymyśl coś. Skoro, więcej od May nie wyciągniemy. Skoro May powiedziała, że boj hotelowy może potwierdzić, to niech potwierdzi. Obrona prosi o wezwanie gońca hotelowego jako świadka. Jest tu coś podejrzanego i zamierzam dorwać się do sedna sprawy. Wydaje mi się, że jest pan już wystarczająco głęboko. Sprzeciwiam się wezwaniu gońca. Dlaczego? Jaki jest powód? Ponieważ podtrzymuję, że podsłuchiwanie nie miało nic wspólnego z zabójstwem. Jednakże, jeżeli zgodzi się pan na jeden warunek, to udzielę mojej zgody na wezwanie tego świadka. Jeden warunek? Jeżeli po przesłuchaniu świadka alibi pani April May nie zostanie zakwestionowane, nie będzie podstaw do jego kwestionowania, zda pan sobie sprawę, że pani April May nie była zabójcą i przez to jest niewinna. Aż bardziej przyzna? Mhm. I zaakceptuje pan wtedy wyrok winny dla pani May Fay. To jest mój warunek. Ad permitted term cunt? Cunt wykrzyknik w zapytania? Co? Lepiej znajdę coś podejrzanego w wyznaniach tego gońca.
Inaczej... Wydaje mi się, że w tej chwili to jest kwestia tego typu, że nie mamy bezpośredniej możliwości podważania zeznania tej April, więc w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie jej jakoś powiązać z tym morderstwem, to jej zeznania są, powiedzmy, wiarygodne, tak? My mamy mamy też Gamshoa, który zeznał, że ona była na miejscu, więc no też jest to jakieś zeznanie, tak? Więc no tak naprawdę nie ma niczego, co wskazuje, że to nie ona zrobiła, tak? Inaczej Maja zostanie uznana za winną na miejscu. Co powinienem zrobić? Okej. Nie mam nic do stracenia. Oprócz... Cóż, wszystkiego. Poda wszystkim. Zrozumiałem. Przyjmuję ten warunek. Głupiec. Wpadłeś prosto w moją pułapkę. Pułapkę. Dobrze. Sąd wzywa boja hotelowego na stanowisko. Na... Do... No. Wydaje mi się, że gotowi jesteśmy, aby świadek zeznał. Faktycznie wygląda on jak koniec hotelowy. Tak jest. Otrzymałem wezwanie w środku pracy. Cieszę się, że mogę się przydać. Ten zestaw wygląda dosyć ciężko, więc bez zbędnego przedłużania świadek może rozpocząć zeznania. Bardzo dobrze. O zeznaniu, jak nie dowiem się, absolutnie nic nowego. Wow. On jest tam głównym bojem hotelowym w hotelu Gatewater, coś tam, nieważne. Wydaje mi się, że otrzymałem wezwanie po 8 wieczorem od naszego gościa, pani May. Poprosiła, aby mrożona kawa została przyniesiona jej do pokoju o 9. W punkt 9. Przyniosłem kawę dokładnie o umówionym czasie, oczywiście. I dostarczyłem kawę bezpośrednio pani May. Czy chce ktoś do amongusowania? Ja podziękuję. Ja raczej też. Ochrona może... Co ja mam z tą ochroną dzisiaj? Nie wiem. Ochrona, proszę zabrać śmieszka z sali. Robiłeś ostatnio coś związanego z tłumaczeniem określenia defense jako ochroniarz? Nie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Obrona może zacząć przesłuchanie. Dobrze, jestem gotowy, mam nadzieję. To jest to. Jeżeli teraz nie mogę udowodnić, że pani May jest powiązana z morderstwem, Maja będzie skończona. I tym oto cliffhangerem zakończymy nasz dzisiejszy odcinek, nasz dzisiejszy stream z Zagrajmy w Ace Attorney Investigation. Phoenix Knight Ace Attorney, chuj dupa, Miles Edgeworth sędzia. Grali dla was. Stingy. I Seversi. Na ciepło. Cześć.